Europe. Mamed is a Polish European legend, so do you think that this fight can be considered like one of the best ever made here on the old continent? For me to be involved in those talks is amazing. I don't know, I'm just a fighter at the end of the day. Leave that decision up to the fans. But I'm just happy to be involved in these conversations. It's 100% a big fight, but I'm more than ready. Zapytałem Scotta o to, że właśnie wielu ekspertów mówi, że to może być jedna z największych walk w dziejach, jeśli chodzi o europejskie MMA. Scott jest numerem jeden w Europie w swojej kategorii. Mamed to legenda, człowiek, który przez 10 lat był w tych rankingach w top 10 na świecie. I Scott powiedział, że na koniec dnia to fani decydują, czy to jest najlepsza walka, czy to będzie najlepsza walka w historii, czy nie. Ale on oczywiście jest bardzo szczęśliwy, że jest w takich rozmowach, że może uczestniczyć w tym zestawieniu i da z siebie wszystko, żeby to był świetny pojedynek. So, Scott, Mamed Khalidov, I said that he is a legend, but he's still a fighter. He has holes in his game, so what kind of holes you foresee? Yeah, I said this in previous interviews. I see the legend returns, Scott Askren versus the legend, but all I keep telling myself is just another fighter to me. I don't see him as a legend. He can be a legend in KSW all he wants, but to me, he's not a legend. He's a fighter, and I'm getting in there to fight him. I'm going to bring a dogfight to him, believe it. Powiedziałem o tym, że Mamed jest legendą, ale jest też zawodnikiem i na pewno ma jakieś dziury w swojej grze i zapytałem Scotta, gdzie widzi te dziury i właśnie Scott powiedział, że Mamed jest legendą, może być legendą, ale kiedy wchodzi do klatki, to jest dla Scotta po prostu kolejnym przeciwnikiem, którego się da pokonać i może być Mamed pewny, że jak wejdzie do tej klatki, to będzie naprawdę brutalne starcie. So, what we should expect? We saw this vicious liver kicks. You already been called the guy who delivers, the guy who kicks harder than Polish vodka. So, what new nickname you will have after this fight with Mamed? Yeah, everybody knows me that I've got a good liver kick. I don't try to hide that. I tell everyone expect liver kicks. I told Matilda that the last fight, and I still landed the liver kick. And Mamed can be the same, it's no secret. Everybody knew that Mirko Krokop would try to kick him in the head, but he still landed that kick in the head. So it's all about the setup. There's no secrets to my game plan, it's the same as every game plan. I'm coming in there to take his head off. But I'm built and I'm ready for three rounds. I'm ready for three hard rounds. If I need a three hard round decision, then that's where it'll be. But I'm looking to take him out. Dobra. Zapytałem o to, jakiego pseudonimu kolejnego mamy się spodziewać po tej walce, jeśli chodzi o Scotta Askama, bo już wiemy, że kopie mocniej niż polska wódka. Wiemy, że jest w stanie się dokopać zawsze do zwycięstwa. I Scott powiedział, że on wchodzi do tej walki tak jak do każdej innej i będzie szukał tego kopnięcia na wątrobę. Zawsze to robi. Powiedział też ostatnio Michałowi Materli, że ma na to uważać. I jakoś był w stanie bez problemu tymi widlami trafiać Michała Materlę. Tak samo zresztą jak kiedyś Mirko Krokop. Wszyscy wiedzieli, że Mirko Krokop kopie wysokie kopnięcia, ale jakimś sposobem Mirko był w stanie trafić w głowę. Jeszcze Scott wspomniał o tym, że jeśli będzie trzeba, zawalczy trzy bardzo ciężkie, świetne rundy, ale on przewiduje, że raczej skończy się to przed czasem i że on tam wchodzi właśnie po to, żeby skończyć to przed czasem. Thank you very much, Scott. We are looking forward to this fight. Szanowni Państwo, mistrz kategorii średniej KSW, jeden z najlepszych zawodników tej dywizji na świecie, numer jeden w Europie, Scott Askren!